Cześć! Witam Was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale, w kolejnym odcinku, gdzie będziemy sobie coś przeglądać. Jest strasznie gorąco, jest chyba ze 40 stopni na polu, a w moim domu to 45 w takim razie. I aż mam całe mokre czoło, zupełnie tak jak mam mokre czoło, kiedy, moi drodzy, gramy sobie w Mario na moim kanale gamingowym. Tak jest, na moim kanale gamingowym uruchomiliśmy Mario, uruchomiliśmy pierwszą grę spoza Lego, w którą sobie właśnie gram. Warto więc obejrzeć, warto więc zobaczyć, a że Lego też wydało serię Super Mario, to postanowiłem nie tylko na moim bazowym kanale się temu przyjrzeć, ale i tutaj, moi drodzy, no i wyszło, wiecie, na przykład przy Monkey Kidzie, że często te zestawy chińskie były lepsze niż zestawy z Lego, a teraz sprawdźmy, jak to wygląda w przypadku Super Mario Bros. Moi drodzy, wpisaliśmy sobie oczywiście Super Mario Bros. Na pierwszy rzut oka wypadają nam takie, no, nie za fajne figureczki, powiedziałbym. Nie wiem, czy widzicie tych Mario i Luigi, no to chyba spoko nie jest, bo w ogóle, jak się, powiem Wam, przyjrzę tutaj, to większość tych Mariów, które możemy dostać na AliExpress, jest takich dziwnych. To znaczy, ja na przykład oczekiwałem po serii Lego, żeby to były zwykłe minifigurki, normalny świat, po prostu zwykłe Lego, ale w świecie Super Mario. I dla mnie byłoby perfetto. Tym bardziej Lego wydało coś, moim zdaniem, ciut dziwnego. Nie mówię, że to jest niebawialne czy niefajne, po prostu dziwne i nie wiem, czy się do końca sprawdzi, wręcz przeciwnie, myślę, że się nie sprawdzi, ale Chińczyki wcale nie są pod tym kątem lepsze, ponieważ większość rzeczy, moi drodzy, jakie oni wydają, to są takie rzeczy, no właśnie, spójrzcie na to, przecież tego można by się wręcz w nocy kiedyś przestraszyć, gdybyśmy coś takiego zastali na swoim biurku, prawda, Mario na wpół z żarty, w ogóle kostki i tak dalej. No cóż, mamy tutaj pół tego szkieleta, mamy tutaj pół prawdziwego Mario, ale wszystkie, absolutnie wszystkie, a przynajmniej większość tych klocuszków, które dostajemy na AliExpress, to są te takie, aż mnie po prostu boli. Nie boli na samą myśl, jak ja sobie te klocki przypominam, moi drodzy. To są te maciupeńkie klocuszki. Ja mam nadzieję, że wiecie, o których mówię. Jeżeli nie, to teraz Was serdecznie do narożnika zapraszam. No po prostu ja je 2 czy 3 razy Dr. Star wbudowałem. Ja nasz film się nazywa Dr. Star i to aż bolą zęby po prostu. Same konstrukcje oczywiście po zbudowaniu mogłyby się nawet jako tako bronić na półce, ale gdyby one były z normalnych klocków, niech Was więc nie zmyli ich wygląd. To nie są absolutnie normalne klocuchy. I pomimo tego, że naprawdę ciekawe konstrukty tu możemy dostać, no to nie jest, moi drodzy, to nie jest absolutnie dobre. Tyle Wam powiem w temacie, jeżeli byście chcieli się na takie małe konstrukcje skusić. Jak widzimy tutaj wszystko to, co tutaj prezentuję, to są właśnie takie malutkie klocuszki. I mnie to, powiem Wam szczerze, troszkę martwi, bo naprawdę myślałem, że w tak wszechstronnych, o tu znów te Mario i Luigi, tutaj proszę, 70 zł, to co to się tutaj musi dziać, moi drodzy? Nie, no całkiem duży, ale to jest wszystko z tych małych klocuszków. Aj, budowane, wszystko budowane z małych klocuszków. Jest z RK, a wygląda dokładnie jak Dr. Star, tylko ze zmienionym logo. No, wygląda dokładnie tak samo, moi drodzy. Mamy na przykład też księżniczkę, jeżeli by Was interesowała. Możemy sobie obejrzeć na przykład również księżniczkę. Ona też wygląda w miarę spoko z daleka, bo z bliska, spójrzcie, nawet na tym obrazku widać przy tej gwiazdce, że się te klocki ledwo ze sobą trzymają. Więc jeżeli producent w reklamie robi coś, co wygląda źle, to jak to będzie wyglądało dopiero na żywo, moi drodzy, z AliExpressu? No nie, jeszcze raz, no, moi drodzy, nie. Szukam zdeterminowany cały czas, a natrafię na jakieś normalne w końcu klocki, ale nie mamy zbudowanego nic normalnych klocków. Wszystko to jest cały czas zbudowane z tych miniaturek, a to jest jakichś dziwnych, pofalowanych miniaturek. No nie wygląda to dobrze, moi drodzy, biorąc pod uwagę jednak cenę, no kurczę, 14 zł, wiecie, czy na przykład inne duże ceny za coś takiego, nie polecałbym, powiem Wam szczerze. Tu mamy innego na wpół żartego, tu mamy ciekawego jeszcze, moi drodzy. Cały czas jestem, no, po prostu pełny fascynacji, bo oni wydają tyle innych, normalnych, małych figurek, a nie mogą wydać tutaj coś po prostu tutaj ze zwykłej figurki, w zwykłej skali. Nie ogarniam kompletnie czego. Wątpię, żeby się bali jakieś licencje, bo oni zawsze mają gdzieś licencje. Spójrzcie, no dalej mamy Browsera, który również składa się z malutkich klocuszków. Te klocuszki na półce jeszcze wyglądałyby pal licho, ale no do zabawy nie nadają się kompletnie, do chwytania w ręce też praktycznie się nie nadają kompletnie. Ja Wam je będę z całego serduszka mojego WTF-owego odradzał, bo moi drodzy, naprawdę to się do zabawy nie nadaje. Chyba, tak jak mówię, chcecie sobie postawić po prostu na półce. Tutaj kolejny, wszystko to jest z tych mikroklocuszków. Ja się pytam, gdzie jest jakiś normalny Mario, gdzie jest coś
normalnego, moi drodzy, nie wiem. Natomiast na pewno mamy jeszcze Brickheady i to można powiedzieć, że to jest najbardziej normalne. I napiszcie mi w komentarzu, czy oglądalibyście takiego Brickheada, czy nie. Co do ich jakości, tu się nie wypowiem, bo tych klocków w ręku nie miałem. Ale no, wygląd, no, w miarę legitny, a wąsy, nawet bym powiedział, całkiem ciekawe. I więc napiszcie mi, czy Mario byście chcieli oglądać. Co prawda, dwie dychy, 23, jeżeli bym do tego jeszcze mieli doliczyć wysyłkę, jest kompletnie nieopłacalne. W sensie samo 23 jeszcze powiedzmy ok, jeżeli by to miało jakość, aczkolwiek też ta jakość, no tutaj na zdjęciu nie wygląda, to sami przyznacie za, nie wygląda to chyba za dobrze. W sensie mówię, jeżeli producent nie potrafi zrobić dobrego zdjęcia swoim produktom w reklamie, która ma sprzedać dany produkt, to jak z tym produktem jest w realności, skoro on się tutaj nie potrafi w jakiś sposób wybronić. 72 zł, co? To musieliby mi chyba dać wszystkie, chyba że to są wszystkie, o czymś nie wiem. Może być, że nie wiem, ale no 18 cm wysokości, no wszystko ok, ale ja mówię, cały czas zaznaczam, to jest niebawialne. I widzicie, no przy Monkey Kida to było różnie, tak, były owszem te małe klocuszki, były duże klocuszki, było dużo rodzajów różnego klocuszka, a tutaj mamy, to jest w ogóle Super Mario? Chyba tak, nie? Napiszcie mi to, bo to musi być jakaś kolejna podgranie, bo ja nie kojarzę w ogóle tego typa. Wario Koopa, a Koopa! To jest Koopa! Okej, dobra, to jest Koopa? To moje też w ogóle mnie rozwaliło, spójrzcie, 268 zł, to jest taka cena, że nawet mi się przeglądarka nie chce teraz załadować. Nie wiem, moi drodzy, z czego to jest, chyba, że to jest 50 takich, chyba to jest 50 Mariów i Luigiów, ale to jest dalej, nie, to jest dalej za duża cena za 50, bo moi drodzy, no 200, co? No ja po prostu patrzę i nie wierzę kompletnie, moi drodzy. Nawet gdyby ich tu było bardzo duża ilość, albo byliby w skali 3-metrowej, nie? No bo tu nie widzę żadnej informacji. No dobra, może ich jest 50, moi drodzy, nie wnikamy. Tak czy siak za taką cenę nawet 50 bym nie chciał. Także pojawiła się Koopa. Gdzieś tu był jeszcze taki jeden ciekawy. Tu kolejne mikroklocuszki, moi drodzy. Tutaj natomiast trafiamy jeszcze na coś bardzo fajnego. W sensie bardzo fajnego, przynajmniej ciekawego. Oczywiście też jest to z mikroklocuszków, ale mamy jasność, że to nie jest do zabawy. Mamy jasność, że to jest do postawienia na półkę i robienia za ozdóbkę. Po prostu jest to taka ramka. Czy ona stoi w taki sposób, jak jest tu pokazane? Nie wiem, a nawet wątpię, ale ciężko mi się wypowiadać, dopóki nie mam tego w rękach, ale coś sobą to reprezentuje, no przynajmniej tyle, no przynajmniej, moi drodzy, tyle. Tu mamy jeszcze ciekawego latającego Mario za 50 zł. No on też jest z tych mikroklocuszków, nie wiem czemu tak na to się uparli, bo gdyby nie to, to pewnie bym się na coś z tej serii skusił, ale no tak to niestety, wybaczcie, tych małych klocuszków mam pewno u siebie w Wolkuszu i to dużo tańszych, a nie potrzebuję mieć jakiegoś Mario, nie jestem tak uparty na Mario, że muszę mieć Mario i wydawać bardzo dużo pieniędzy, by mieć Mario. O dziwo, to nie jest jakoś tragicznie źle, sami przyznacie, w sensie okej, ceny są katastrofalne, odpowiedziałbym nie, ale spójrzcie, no tutaj kolejne coś ciekawe, że to nie wygląda, czy to wam wygląda dobrze, moi drodzy, nawet na reklamie, chociaż taka chyba jest chamski render, tutaj znów jakiś, wydałoby się, większy, okej, bo nawet na nim mały jeździ, jest to na zdjęciach średnie, a co dopiero, moi drodzy, jakby to wyglądało w realności, gdzie mówię, reklama zazwyczaj jest lepsza niż realność. Kolejne Brickheady, no i chyba, moi drodzy, tyle. Sami przyznacie, że naprawdę, ja osobiście przynajmniej jestem zawiedziony i przyznajcie mi, w sensie pozwólcie mi zapoznać się z waszą opinią, czy wy również. Bo ja jednak oczekiwałem, że wiecie, no jednak Mario jest bardziej, ja wiem, japoński niż chiński, chyba. Chociaż Nintendo w sumie, kurde, i teraz wychodzi moja niewiedza. Tak czy siak, no bardziej skośnooki niż nasz europejski, a tymczasem w Europie mamy lepsze rzeczy niż oni tam w tym Mario. I kurde, no naprawdę fajnie by było, gdyby, kurde, coś tutaj też fajnego otrzymać w temacie tego Marioska. A właśnie, jego jeszcze szukałem na pocieszenie, moi drodzy. Ten Mario, co to w ogóle jest? Czy był taki Mario misiu, Mario lisek? Był taki Mario misiu, Mario lisek? Tu fajny, zijący ogniem, ale mówię, co z tego, gdy jest to po prostu, moi drodzy, słabe. Mamy tutaj, o, nad tym się wahałem, tylko jednak jest to trochę drogie. Mamy w końcu jakąś podróbę Lego. Tylko, moi drodzy, pytanko, jak myślicie, czy to w ogóle będzie działać? W ogóle patrzcie, jak zrenderowane logo, czyli chamska przypuszczalnie, no wszystko, logo Mario, logo, nie wiem, czy Lego, przypuszczalnie tak. Chamska kradzież kontentu, chociaż tu nie wszystko, kurde, o, no na przykład jest ciekawe, ale 60 zł. Czy w ogóle to działa? Czy to w ogóle funkcjonuje? I wiecie, na przykład nie mamy napisu o zestawach startowych, więc w teorii kupując, a nie, dobra, nie ma tu Mario.
Czyli dobra, nie, to jest na pewno drzynka, czyli tak muszę kupić, nie, aha, to jest akurat to. Czyli tak muszę kupić za 110 ten zestaw startowy. Połowa ceny oryginalnego, przy braku pewności, czy to w ogóle działa? Myślę, że działa, oczywiście, ale przy braku tej pewności, no ja bym nie był taki, moi drodzy, pewny. Nie byłbym taki pewny, aczkolwiek no pewne ciekawe rozwiązania tu faktycznie istnieją, jakby chociażby ten zamek, no. Tu, że coś wychodzi z to, no okej, moi drodzy. Możemy się przyjrzeć temu, co sądzicie. Natomiast, moi drodzy, generalnie, jeżeli szukacie podróbek Mario, to AliExpress nie jest popisowe. Te malutkie klocuszki, jak wspominałem, odradzam z najstarszego serca. Nie. I jeszcze raz powiem im nie. No a moi drodzy, z tych dużych są drogie, nie wiadomo czy działające, no generalnie nie jest ciekawie. I dzisiaj taki przegląd sobie zrobiłem, piszcie mi czy takie przeglądy wam się podobają wraz z moimi opiniami. Jestem otwarty, no bo to też zależy ile ich będę i czy będę je robił, moi drodzy. Natomiast pamiętajcie też by wpadać na mój bazowy kanał, gdzie było trochę Mario oryginalnych z Lego, jak i na mój kanał gamingowy przede wszystkim, gdzie w Mario gram i chcę przejść tą grę i potrzebuję tam waszego wsparcia i bycia. I zostawcie jeszcze tutaj subskrypcję, wam się jeszcze raz dziękuję, że byliście, bye!